Siemano, dzisiaj jest niedziela. Niedziela to jest dzień aktywności sportowej. Nieważne w jakiej postaci, czy to bieg, czy chód, spacer, marsz, jazda rowerem, ważne, żeby ruszyć swoje cztery litery. Moje cztery litery dzisiaj ruszają zielonym szlakiem, który prowadzi z Międzyzdrojów do Kołczewa. Trasa około 11 km. Powinno to zająć około 2 godzin zwykłego marszu. Ale oczywiście w planach jest mała przebieżka, trochę biegu, trochę marszu. Zobaczymy, jak to będzie szło po drodze. Trasa podobno bardzo fajna, nie miałem okazji jeszcze nią iść. Z tego co sprawdzałem, prowadzi ona przez Zagrodę Żubrów w Międzyzdrojach. Zagrodę Żubrów mijamy z lewej strony, idziemy dalej, mijając po drodze jezioro Czajcze. To jest taki mój punkt pośredni. Na jeziorze Czajcze jest taki fajny półwysep podobno, jakiś głaz, także mam zamiar to miejsce odwiedzić i na pewno wrzucę wam jakieś małe przebitki wideo z tego całego mojego spaceru. Także tymczasem na razie. Nim się obejrzałem, 7 km już minęło. Mam za sobą miejscowość Warnowo. Od Warnowa szlak zielony, już nie jest wcale taki zielony, bo jest to asfaltowa droga. No nie spodziewałem się tego, ale to nic, to nic. Być może jest tu jeszcze jakaś inna droga, ale ja idę tą. Idę tą, ponieważ zmienił się po drodze trochę plan. Żona dzwoniła, że rzucili choinki. Trzeba jechać. Zmieniam trochę trasę, nie idę do Kołczewa, idę do Wisełki. Ale tak czy inaczej dotrę po drodze do punktu, który chciałem zobaczyć, czyli półwysep na jeziorze Czajcze, a na nim Wydrzy Głaz. Tak się dokładnie ten głaz nazywa. Do Wisełki zostało jakieś 4,5 km z tego co pokazywał znak. Znak pokazywał 4, ja doliczyłem pół, bo jeszcze na półwysep muszę zboczyć trochę z trasy. Tak jak mówiłem, trochę idę, trochę biegnę. Właśnie, polecam wam świetną metodę, jeżeli chcecie zacząć biegać, a macie do tego totalny uraz, to jeżeli idziecie biegać, to biegnijcie te odcinki, które są z góry. Jak jest z górki, biegniemy. Jak jest pod górkę, idziemy, nawet powoli, ale wtedy mniej się stawy męczą przy biegu z górki i jest dużo przyjemniej zacząć biegać. Na przykład pod tą górkę nie będziemy biec. Znaczy wam nie polecam, ja się chyba przebiegnę. Tak żeby było szybciej, żeby mi choinek nie rozkradli. To kobieta za mną upadła. Pod górkę jednak się przebiegłem. Taka myśl mnie naszła. Po co w ogóle łazić, tak chodzić, biegać, kręcić się po lesie, nie jest za ciepło. Ale uwierzcie mi, że wystarczy chwila na świeżym powietrzu, chwila przebieżki, chwila marszu. I wydzielają się takie endorfiny, że człowiek myśli, jak mogę siedzieć w domu i nigdzie nie łazić. Trochę o tym zapomniałem, bo kiedyś biegałem trochę więcej. Był taki okres, że nie potrafiłem usiedzieć w domu. Teraz potrafię, ale trzeba to zmienić. Siedzi człowiek w domu, nie zna nawet dobrze swojej okolicy, a niedaleko Warnowa jest mała ciekawostka, może niewidoczna do końca z drogi. Zauważyłem ją tylko dlatego, że szedłem w Google Mapy, żeby zobaczyć, czy w okolicy jest coś ciekawego. I po trasie, którą szedłem, zobaczyłem, że jest takie drzewo jak żywotnik. Ciekawostką jest to, że żywotnik, ten który właśnie mijałem, ma około 120 lat i 25 metrów wysokości. Szacun, szacun panie żywotniku, nie dałbym panu tyle. No i jesteśmy. Grodzisko, Wydrzy Głaz. Głaz podobno jest przyniesiony przez lodowiec z terenów obecnej Skandynawii. Było to około 12 tysięcy lat temu. Jego obwód wynosi 8 metrów, wysokość nad poziomem wody to 1 metr, a ciężar to aż 26 ton. Nazwa pochodzi stąd, iż w słoneczne dni wygrzewają się na nim żyjące tu wydry. Niektórzy dopatrują się w gładzie kształtu głowy wydry. Jest to pomnik przyrody nieożywionej. Muzyka.